wydaje mi się, bardzo dobrze zastąpił Kubę Wawrzyniaka Jędrzejczyk. Bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. Ta asysta do Milika, palce lizać. No Milik nam wyrasta na takiego zawodnika, na którego można liczyć mimo młodego wieku. Jedyny zawodnik, który wygrał obydwa mecze, tak można powiedzieć, to jest Arkadiusz Milik, bo ta jego bramka dzisiejsza była przepiękna. Po prostu no, on nam uratował remis, twarz. Nie ma takiej jasnej postaci w tym meczu, jak na przykład Wojciech Szczęsny z Niemcami. Myślę, że ten plusik należy się Milikowi za skuteczność. Nie jest może taki kreatywny, natomiast strzela gole, a to w futbolu najważniejsze. Rozczarował mnie znowu Krychowiak w drugim meczu z rzędu. Ja myślałem, że po tych swoich udanych meczach w Sewilli on będzie bardziej przydatny reprezentacji. Dzisiaj na pewno słabszy występ, trzeba to powiedzieć, Łukasza Piszczka, który no widać, że te trudy meczu z Niemcami zrobił tam mnóstwo kilometrów, mnóstwo rajdów prawą stroną. Dzisiaj troszeczkę słabszy. In minus obaj nasi skrzydłowi, za mało jest tych akcji skrzydłami. Nie podobała mi się gra Mączyńskiego mimo strzelenia gola. Za dużo strat, za mało kreował akcji w linii pomocy. Ja mam wrażenie, że trener popełnił błąd, zupełnie jakby nie znał możliwości zawodników, no bo przecież po raz kolejny się okazało, że Grosicki się nie nadaje do tej reprezentacji, że no dobrze, że zamienił Rybusa na Sobotę, ale ten Sobota grał tak samo, w ogóle oni są siebie warci wszyscy razem, to nie są piłkarze na reprezentację Polski. Mila siedzi na ławce, to jest jedyny zawodnik, który potrafi rozegrać piłkę. I to nieprawda, że on nie ma siły na 90 minut, on ma, tylko nie wiem, trener tego jakoś nie widzi, no. Mila strzeli, Mila poda, natomiast no, inni jakoś nie za bardzo.